Dzień dobry, witajcie. Tu Katarzyna Zajączkowska, kolejny odcinek podcastu Odpowiedzialna Moda. Przede wszystkim, słuchajcie, chciałabym bardzo, bardzo podziękować wszystkim tym, którzy ostatnio dołączyli na pokład mojego podcastu. Jest to bardzo, bardzo krzepiące, że coraz więcej osób słucha. Jest to też bardzo onieśmielające, ale i motywujące. I w ogóle mam w sobie jakąś taką mieszankę uczuć i dosyć wybuchowy koktajl. A na to wszystko, na ten taki niepokój w związku z tym, że zaczynam mieć świadomość, że nie mówię do garstki osób i to znajomych, tylko gdzieś to się zaczyna nieść. Więc poza tą świadomością, wszystko to, co nas otacza dookoła, ta sytuacja pandemiczna, która znowu rozwija się w taki bardzo dynamiczny sposób, sprawia, że największym wyzwaniem, moim zdaniem, jest teraz zachowanie jakiegoś spokoju ducha. Ja dzisiaj miałam mówić, i pewnie będę o tym mówić, jak uczę mody, jak uczę projektowania, jak w ogóle rozmawiam w dzisiejszych czasach z moimi studentami i studentkami o modzie, z jakiego punktu wychodzę, kiedy witam nowe roczniki. Ale zanim zacznę, pomyślałam sobie, że opowiem Wam przez chwilę i posłużę się tutaj cytatem z książki Rebeki Solnit, Nadzieja w mroku, bo to jest książka, od której mam wrażenie wiele się zaczęło i wiele się zmieniło. To jest książka, która mówi o tym, jak sobie poradzić z bardzo przytłaczającym, przygniatającym poczuciem, że naprawdę jesteśmy na końcu świata, na krańcach tego, co znamy, że będzie już tylko gorzej, bo zmiany klimatu są nieuniknione, katastrofa klimatyczna dzieje się na naszych oczach i w tym kontekście właściwie możemy powiedzieć o pandemii, że to jest tylko takie preludium albo taki starter do tego, co nas może czekać i to nas wszystkich. I to zagrożenie, które obecnie najbardziej czują osoby starsze z jakimiś chorobami, to jest w przypadku pandemii coś, co każe nam zatrzymywać gospodarki. Szkoda, że zagrożenie zmianami klimatycznymi, które dotyczy całego globu i absolutnie każdej osoby, jakoś nie powoduje takich drastycznych zmian. I okej, nie chodzi tutaj o to, żebyśmy wszyscy przestali robić to, co robimy, bo musimy zarabiać, musimy mieć za co żyć i wykarmiać nasze rodziny, ale chodzi o to, że pandemia chyba nam pokazuje, że pewne zmiany można wprowadzać, jak nam bardzo na czymś zależy. No i mam nadzieję, że to z nami zostanie także po pandemii i w ten sam sposób, trzymając się tego argumentu, że jak bardzo trzeba, to jednak można, będziemy też wprowadzać zmiany w różnych innych wymiarach. I ja dzisiaj tak naprawdę przychodzę z tą kwestią nadziei. Nie byłoby tego podcastu, nie byłoby bloga i nawet pewnie nie zmieniłaby się moja narracja mówienia o modzie, gdyby nie książka, którą przeczytałam jakiś czas temu i zrozumiałam, że walcząc ze zmianami klimatu, każdy z nas najlepiej gdyby robił to na takim polu, gdzie może wywrzeć jakiś wpływ. W związku z tym, zamiast chodzić na marsze, zamiast wysyłać petycje, no dobra, mówiąc szczerze, oprócz tego i obok tego, bo to nie jest coś, z czego zrezygnowałam, ale zamiast spędzać tygodnie w obozach, które walczą z wycinką lasów albo puszczy i tak dalej, postanowiłam objąć uwagą ten obszar, który jakby znam najlepiej. No i z takiej rozkminki wyszło mi, że skoro kilkanaście lat spędziłam w branży odzieżowej, skoro składa się tak niezbyt fajnie, że ta branża odzieżowa jest w czołówce najbardziej zanieczyszczających świat i dewastujących przyrodę i też człowieka na wielu polach, bo tu jest przecież etyka, tu jest praca niewolnicza, dzieci i tak dalej. Będziemy o tym mówić. To nie jest odcinek o tym. Chodzi o to, że rozmawiając, gadając sama ze sobą o tym, co ja mogę zrobić, żeby wygramolić się z takiego poczucia totalnej beznadziei związanego z tym, jak nas dojeżdżają zmiany klimatyczne, jeszcze z całym tym politycznym koktajlem w tle, trafiłam na książkę, która jest właśnie o nadziei. Zacznę od takiego fragmentu, który już na początku nas ustawia w takim rozumieniu nadziei i mam nadzieję, że taka definicja nadziei będzie z Wami na dłużej. Rebeka Solnit zastanawia się,
Co napawało nadzieją Wacława Havla w roku 1985 czy 86, gdy Czechosłowacja pozostawała satelitą Związku Radzieckiego, a on wciąż był dramatopisarzem skazanym na więzienie. I oto, co pisał wówczas. Przez ten rodzaj nadziei, o którym myślę, zwłaszcza w sytuacjach szczególnie beznadziejnych, takich jak zamknięcie w więzieniu, rozumiem przede wszystkim pewien stan umysłu, nie stan świata. Albo mamy w sobie nadzieję, albo nam jej brakuje. To wymiar duchowy. Nie jest ona zasadniczo zależna od jakiegoś konkretnego spojrzenia na świat, ani od oceny sytuacji. Nadzieja to nie rokowanie, to ukierunkowanie ducha, ukierunkowanie serca. Wykracza ona poza świat bezpośrednio przeżywany i zakorzenia się gdzieś poza jego horyzontem. Nadzieja w tym głębokim i potężnym sensie nie jest tym samym, co radość, że wszystko idzie dobrze, ani tym samym, co wola angażowania się w przedsięwzięcia, które najpewniej rychło zakończą się sukcesem. Jest to raczej zdolność do pracy na rzecz czegoś, dlatego, że uważamy to za słuszne, nie tylko dlatego, że ma szansę na powodzenie. I to, co było dla mnie kluczowe i to, co skłoniło mnie do pewnych zawodowych wyborów, to słowa, które dalej pisze Rebecca Solnit. Nadzieja i działanie wzajemnie się napędzają. Są ludzie, którzy mają uzasadnione powody do rozpaczy i poczucia bezsilności. Więźniowie i więźniarki, osoby żyjące w skrajnej nędzy, uciemiężeni, którzy wypruwają sobie żyły, by przetrwać z dnia na dzień. Ci, którzy żyją w bezpośrednim zagrożeniu przemocą. Istnieją również mniej uchwytne powody bezczynności. Kiedy sięgam myślą wstecz, zastanawiając się, dlaczego mając nieco ponad 20 lat wciąż pozostawałam apolityczna, dociera do mnie, że polityczne zaangażowanie oznacza poczucie własnej sprawczości, że to, co się robi, ma jakieś znaczenie i poczucie przynależności. Jednego i drugiego zaznałam dopiero później, a wiem, że niektórzy nie zaznają ich nigdy. To działanie, zdaniem Solnit, jest po prostu receptą na to, żebyśmy się nie zasklepili w takim swoim strachu przed tym wszystkim, co nastąpi. Nadzieja nas ratuje i ratuje nas działanie. Jedno drugie napędza. Dlatego działam, robię, żeby nie siedzieć, nie płakać, nie zamartwiać się. A jak to się ma do mody? Pierwsza myśl, którą dzielę się z nowym rocznikiem, ze studentami, to jest zaszczepienie w nich, albo może rozpalenie, takiego poczucia właśnie odpowiedzialności i sprawczości. W tym tradycyjnym rozumieniu mody i procesu tworzenia kolekcji odzieżowych, podobno aż 80% tego, jakie ubranie wywrze wpływ na środowisko, zależy od decyzji podjętych na etapie projektowania. Co to oznacza? Że ci młodzi ludzie, którzy przychodzą do szkoły rozpaleni marzeniami o tworzeniu mody, będą w przyszłości mieć bardzo realny wpływ na to, jaką modę tworzą, ale też jak moda, którą tworzą, zmienia świat. Jeśli moda ma tę moc, żeby dewastować przyrodę, żeby generować nadużycia na wielu różnych poziomach, no to naprawianie mody to jest trochę, albo nawet nie trochę, to jest bardzo naprawianie świata. To jest leczenie naszej relacji z ubraniem, to jest też leczenie naszej relacji ze światem. Mówię więc o tym, żeby poczuli odpowiedzialność, żeby poczuli wagę tego, czym będą się zajmować i żeby potraktowali to serio. Te czasy, kiedy od projektantów, od projektantek wymagano tylko tego, żeby ich ubrania, to co tworzą, to co projektują, po prostu dobrze, szybko i najlepiej drogo się sprzedawało, po prostu, żeby zarabiać dużo, żeby zarabiać coraz szybciej, te czasy się kończą. I to nie dlatego, że marki dochodzą do wniosku pewnego dnia, że dzisiaj chcą zarabiać mniej albo że pora ratować świat, bo jesteśmy już wystarczająco bogaci. Nie, po prostu żyjemy w świecie, w którym jest nas coraz więcej, nas ludzi, a zasoby się kończą i to, co było przedtem, to po prostu przestaje być aktualne, to przestaje przystawać do tego, jak zmienia się świat. Czy wszyscy to wiedzą i czy wszyscy w to wierzą? No nie, ale wydaje mi się, że
Nawet na Titaniku były osoby, które do ostatniej chwili mówiły: nie, naprawdę, spoko, wszystko będzie dobrze. W gazetach pisano, że to jest bardzo, bardzo bezpieczny statek. No więc ja nie chcę być w tej grupie, która wypiera, która neguje, więc na początek walę prosto w oczy paroma nieprzyjemnymi faktami o modzie. Przytaczam różne szokujące liczby. Mówię o tym, jak bardzo dużo produkujemy ubrań, rozmawiamy o aspekcie ekologicznym, etycznym, ale bardzo się staram, mam nadzieję, że to się udaje, żeby to nie była taka opowieść, w której jest tylko źle, żeby gdzieś zza tych chmur wychodziło słońce. I dla mnie w modzie i w odpowiedzialnej modzie wszystko zaczyna się od tego momentu, kiedy my bierzemy na siebie odpowiedzialność, ale druga rzecz, kiedy my też przyznajemy się, że nie wiemy. Dawno temu oduczyłam się takiego myślenia o procesie edukacji jako o takiej, o takim spotkaniu, gdzie przychodzi jaśnie oświecony wykładowca, nauczyciel i nic nie wiedząca grupa młodych ludzi, których teraz trzeba jakby ulepić, oświecić. Naprawdę to już dawno minęło. Dzisiaj moi studenci, studentki są w stanie w ciągu 3 sekund sprawdzić dane, o których mówię. Są w stanie skorzystać ze źródeł, o których nawet nie wiem. Więc drugie takie moje założenie w pracy dydaktycznej to jest założenie, że ja też się uczę, że uczę się cały czas, jak nasz prezydent. I dużo czytam, dużo oglądam, dużo słucham, ale też często zachęcam studentów do tego, żebyśmy tworzyli sobie jakiś wspólny dokument i tam wrzucali wszystkie swoje inspiracje i te źródła, z których dowiadujemy się o modzie, bo zawsze ta wymiana to jest coś chyba po co idzie się do szkoły, po to, żeby rozmawiać, żeby spotykać się z innymi ludźmi. Czasem to są ludzie naprawdę z odległych zakątków świata. Właśnie do mnie dotarło, że być może ja mówię o tym nauczaniu, dlatego że gdzieś w podświadomości mam ten Dzień Edukacji Narodowej, który wydarzył się nam 14 października. Ale wracajmy do meritum. To, co dla mnie też jest kluczem w takim mówieniu o modzie, to jest podkreślanie tego, że to jest proces, że my się nie rodzimy slow. No, może moja rodzicielka mogłaby się tutaj kłócić, bo 26 godzin porodu to jednak nie jest fast, ale my do pewnych praktyk, do pewnej ekologicznej wrażliwości dopiero dorastamy. Dochodzimy do tego w swoim indywidualnym tempie. A co chyba najtrudniejsze, odpowiedzialną, etyczną, zrównoważoną modę dopiero trzeba wymyślać. Nie ma jednej recepty na to, żeby zrobić markę w 100% spoko. Nawet ostatnio powiedziałam moim studentom, studentkom, że z odpowiedzialną modą jest być może trochę jak z bezpiecznym seksem. Najskuteczniejsza byłaby całkowita abstynencja, ale no niekoniecznie o to nam wszystkim chodzi. W związku z tym każdy musi wybierać taki sposób, który jest dla niego najlepszy i kierować się swoimi własnymi priorytetami. Dotyczy to zresztą nie tylko projektantów, tego, czy ważniejsze będzie dla nich, żeby produkty, które tworzą, były wegańskie, czy ważniejsze będzie dla nich tworzenie produktów i tworzenie takiej marki, która na przykład wspiera kobiety zagrożone bezdomnością. Gdzie indziej jest punkt ciężkości, jeśli chodzi o kluczowe aspekty. To bycie 100% super po prostu się nie udaje. To jest jakaś droga i to jest coś, na co my się musimy nastawić, że będzie jakąś taką ścieżką raczej niż rajem, do którego pewnego dnia trafimy. Zaczynam się, słuchajcie, bać, że brzmi to trochę jak kazanie, ale nie pomogę sobie teraz, bo mam dla was jeszcze jeden cytat, który bardzo oddaje to, jak teraz myślę w ogóle o świecie. Ten cytat, ta myśl pochodzi z książki Podróż bohaterki. Żyjemy w dualistycznej kulturze, która ceni, tworzy oraz podtrzymuje biegunowość, warstwową mentalność albo-albo, rozpoznającą i umieszczającą ideę oraz ludzi na przeciwnych krańcach spektrum. Matthew Fox tłumaczy, że grzechem będącym przyczyną wszystkich grzechów jest dualizm, oddzielenie od samego siebie, oddzielenie od tego, co święte, podział między mną a tobą, oddzielenie dobra od zła,
oddzielenie sakrum od natury. Myśląc dualistycznie, traktujemy drugą osobę jak obiekt istniejący poza nami, rzecz, którą można poprawić, kontrolować, podejrzewać, zdominować lub owładnąć. Dualizm rodzi podejrzliwość, zagubienie, błędne postrzeganie, pogardę, brak zaufania. Nasza psychika naznaczona jest grzechem dualizmu. Zatruwa on nasze podejście do umysłu, ciała i duszy, kobiet, mężczyzn i dzieci, zwierząt, natury i duchowości, jak również struktur politycznych. Dzielimy idee oraz ludzi na hierarchię dobra i zła, nas i nich, bieli i czerni, słuszności i niesłuszności. Oddzielamy ducha od materii, umysłu od ciała, naukę od sztuki, dobro od zła, życie od śmierci, męskość od kobiecości, otyłość od szczupłości, młodość od starości, socjalizm od kapitalizmu, liberalizm od konserwatyzmu. Widzimy innego jako wroga i racjonalizujemy nasz krytycyzm, ocenę oraz tworzoną przez nas polaryzację, arogancko mówiąc, że mamy rację albo że Bóg lub bogini jest po naszej stronie. Ten rodzaj polaryzacji utrzymuje pewnych ludzi w ubóstwie, ignorancji lub chorobie, umożliwiając zarazem innym bogactwo, zadbanie oraz władzę. Ludzka arogancja nie pozwala nam dostrzec, że wszyscy jesteśmy jednością i współistniejemy w kontinuum życia. Polaryzacja prowadzi do sytuacji, w której postrzegamy innego jako to. No i cóż tu więcej dodać? Jak myślimy o wojenkach wegan z mięsożercami, kato talibów z tęczową zarazą, oczywiście wszędzie daję tutaj cudzysłów, no to witajcie w świecie, w którym nie wypracowujemy, nie pracujemy nad wspólnotą, nie doceniamy tego, że jesteśmy sobie bliżsi niż myślimy, ale cały czas stajemy naprzeciw siebie w obozach. To jest taka droga, która mam nadzieję doprowadzi mnie do tego, żebym umiała swoją empatią objąć wszystkich i nie stawać ciągle po jednej lub po drugiej stronie. No i jak to się ma do mody? No właśnie tak, że chyba nie ma mody tylko złej i tylko dobrej, tak jak nie ma projektantów tylko dobrych i tylko albo tylko złych. I my sobie wszyscy musimy nasze wybory filtrować przez swoje wewnętrzne poczucie, czy to jest okej, czy to nie jest okej. Nie jestem na tyle oderwana od rzeczywistości, żebym wierzyła, że moje osobiste, indywidualne wybory, rezygnacja z plastiku, ograniczanie spożycia mięsa w mojej rodzinie itd. itp., że to wszystko zmienia świat, że ja sama i te moje wybory robią jakąś gigantyczną różnicę w świecie. Nie, bez zmian systemowych, bez zmian na szczytach władzy, w zarządach korporacji, nic się nie zmieni, ale to, co jest ważne, to to, że pewne wybory pozwalają nam być ze sobą okej, pozwalają nam stać po tej jaśniejszej stronie mocy, chociaż widzicie, znowu wdziera się tutaj ta narracja jasna i ciemna strona mocy. I w ten oto sposób wyszła mi bardzo prywatna rozkminka. No więc licząc na to, że tam po drugiej stronie jest ktoś, kto myśli podobnie, żegnam się z wami jak najczulej. Nie dajmy się po prostu ani sobie, ani innym. Pielęgnujmy w sobie tą nadzieję. A ja obiecuję wracać z konkretami. Już niedługo fajne rozmowy z super gośćmi i gościuwami, więc no liczę, że się usłyszymy. Trzymajcie się, pozdrawiam, pa!